Nazywam się Wojciech Plewiński. Jestem z zawodu architektem. Do Związku Fotografików dostałem się jako kandydat w 1953 roku i w 1955 już miałem pełne prawa członka normalnego. Był to jakby zawód, właściwie zawodostwo w pewnym sensie. Tak jak byli plastycy artyści, tak byli artyści fotograficy. Zdarzyła się okazja, jakoś mnie zwerbowali do przekroju. Marian Aile obejrzał moje zdjęcia i zostałem fotografem właściwie do wszystkiego. Najważniejsze były wówczas okładki. To było pierwsze pismo, które w Polsce zaczęło robić okładki z kobiecymi twarzami. Czasem to się wiązało z treścią wewnątrz, czasem nie. Jednym słowem miałem zupełnie swobodną rękę i musiałem zdobywać modelki oraz robiłem wszystko i malowałem oczy i dobierałem ciuchy stosowne w bardzo trudnych warunkach siermiężnych, bo tam nie było nic, przecież nie było żadnych agencji. Nie było się w co ubrać tak bardzo. Te dziewczyny czasami coś miały, czasami nie. Pożyczały od koleżanek, ja brałem od żony. Jednym słowem przebieranki były nieustające i nie miałem też studia. Także to wszystko działo się w świecie zastanym. Może dlatego te zdjęcia, jak teraz je oglądam, to są w jakiś sposób niepowtarzalne. To trwało, to wszystko było strasznie skomplikowane, nie było przecież telefonów, komunikacji, ja nie miałem jeszcze samochodu. No, po prostu to było wszystko na piechotę i na umówione terminy. Kontakt był na ogół bardzo dobry i przyjazny. Ludzie byli sobie jakoś zaufanie do siebie, mieli większe, mam wrażenie, niż teraz. Zawsze miałem taką kadrę tych najlepszych, które trzymałem w różnych wersjach, żeby móc potem je upłynnić w redakcji. Zasada była taka, teraz już wchodząc w szczegóły, powiedzmy, jak aranżowałem te spotkania. Szkoła Teatralna, Akademia Sztuk Pięknych to były najbardziej podatne modelki. Bo ona albo rozumiała to, co ja chcę zrobić, albo sama coś podpowiadała, aranżowała. Jednym słowem, to było istotne. Tu uwaga taka, że zauważyłem, że te dziewczyny, które więcej czasu tracą przed lustrem, bo to zawsze były z jakąś charakterystyczną urodą dziewczyny wybierałem. Starałem się, prawda? Nie wiedziałem, czy to dobrze wyjdzie, ale tak sobie wyobrażałem. To one jednak traciły trochę czasu przed lustrem i to się sprawdzało potem przed kamerą. W latach 60., to chyba zacząłem w 68 roku, robić fotografie akty, ale przetworzone w jakiś sposób. Metodą taką, sandwich to się nazywa, to są dwa negatywy położone na sobie, składające się właśnie z aktu i albo były to sceny, nie wiem, uliczne, albo to były drzewa, albo to była przyroda, albo to były połączenia tych dwóch rzeczy. Potem zacząłem kombinować z odbiciem postaci w lustrze. Portret własny to była seria zdjęć, która polegała na tym, że ja proponowałem wybranej osobie z różnych, to się działo, środowisk, z różnych wiekowo ludzi i zawodowo, że ja zrobię im portret, ja będę tylko operatorem, a oni sobie wybiorą sytuację, strój, miejsce, w jakim by chcieli wystąpić, wszystko, jakie były w tych możliwościach, jakich my się znajdowali. Potem wszedłem w duży temat, jakim był teatr. Teatr był takim laboratorium właściwie dla mnie, gdzie mieszało się i portret, i akcja, i szybka akcja, i wolniejsza akcja, i wszystkie nastroje musiałem notować. To wszystko było trochę także nauki jakiejś takiej sztucznej niby, bo to wszystko wydumane było, prawda? W pudełku sceny oświetlone w sposób schematyczny dosyć.
musiałem zrobić z tego jakby jakiś taki komiks w taki sposób, żeby nie fałszować treści, tylko żeby wydobywać ją jeszcze bardziej, prawda? Jeśli reżyser miał zaufanie do mnie i wierzył w to, co robię, ta współpraca dobrze przebiegała i dawała dobre efekty. Te kontrasty były na ogół tak ustawione, że tam przód sceny jest bardzo silnie wydobyty w świetle, a wszystko, co było w głębi, w dali, było niedoświetlone w stosunku tego, co by fotografia wymagała. Jeśli zacząłem ujmować z przodu i podnosić z tyłu, to się to trochę wyrównywało, ale wtedy musiałem robić dłuższe czasy. Wychodząc z założenia czułości filmu, ja robiłem głównie na 400 asach, może czasem, jak potem były czulsze filmy kolorowe 800, to robiłem czasami na 800C, ale właściwie 400 to była podstawowa. I do tego musiałem się dostosować. Akcja narzucała mi tempo. Są akty. Igemusie. To, żeby wydobyć te dobre, korzystne cechy portretowanej osoby w sposób taki, jak to robiłem dla redakcji, przeniesiony na scenę spostrzeganie oświetlenia twarzy aktora i kierunku przekrzywienia twarzy, głowy, ja mogłem sobie podreżyserowywać w sposób taki, że nie zeszpecałem ich. Być może, że tutaj coś w tym było.